Kot w butach dostał swoją bajkę, pingwiny dostały swoją bajkę, więc było tylko kwestią czasu, kiedy minionki też dostaną swoją bajkę. San Marino, witam, pozdrawiam, dziękuję za oglądanie i mam nadzieję, że będziecie ze mną nadal. Minionki, czyli małe stworki, żółte, fioletowe, w zależności od tego, która część bajki. Oczywiście znamy je z bajek Jak ukraść Minionki księżyc oraz żyją Minionki nadzieją rozrabiają. od niepamiętnych Było czasów. kwestią czasu, kiedy Hollywood powie: Mają tak, jedno imię, kasa fajna obaj wpłynęła za tamte dwie czekają. części, Oba Minionki to muszą się Robert, pokazać, muszą zarobić Robert kasę i umarł, muszą ale być na cel ma topie. ten sam. I o tym jest ten film. Naprawdę, Minionki są Służyć z nami od zawsze. najmądrzej Od kreaturze zawsze pod były słońcem. przy wyginięciu dinozaurów, były przy śmierci, można powiedzieć, Drakuli i tak dalej, i tak dalej. Tutaj tak samo jest. Zawsze muszą mieć swojego szefa, który jest największym Znaleźć tego złoczyńcą i majestatu. tutaj wyruszają na Nie tracić poszukiwanie. A go. właściwie O, trzech. to już inna Kevin, para Bob i kaloszy. Stewart. Pozostało wypatrywać kolejnej okazji. Illumination Entertainment zaprasza na film. I właściwie mógłbym wam mówić godzinami, czemu mi się ta bajka podoba, ale mam eksperta od minionków tutaj. I to właśnie ona teraz powie, co myśli na temat minionków. Chodź do mnie. Przypnę ci mikrofon. Usiądź. I powiedz teraz, co ci się podobało w bajce o minionkach? Podobało mi się, jak Gluz Jak lubił tu żyć bez rozkazów? Minion tu no, na ze pewno ma Scarlet. marazm i Ze depresję. Scarlet Lodyn Szczerze mówiąc, maślane, albo pewnie długo by już zwykłe. nie pociągnęły, I nie podobało gdyby nie mi ten się, odważny że minion. zablali kolonę Kevin czuł i dumę. Miał uwięzili zamiar wyzwolić swój minionki wygręczony lud z nieznośnego jarzma swobody. W lochu. Stewart czuł W lochu. głód przeważnie. Coś jeszcze? Miał zamiar zjeść banana. I podobało mi się Bob, jeszcze, Bob czuł lęk przed jak odzyskali nadchodzącą kolonę. I jeszcze mi się podobało, że dali jej własną kolonę, ale złotą. Lebidu? Matoka! Polanula matoka! Banana? Stewart? Tyle, jeżeli chodzi o opinię eksperta. Ona zawsze ze mną do kina na bajki wędruje. Zaciągam ją, można by powiedzieć. Albo na mnie. Nieważne. Fakt jest taki, że minionki są naprawdę zabawne. Jeżeli widzieliście i podoba wam się poprzednie wcielenia, czyli oczywiście filmy z Gru, to tym bardziej wam się spodoba. Ich humor, ich język jest naprawdę rozwinięty do granic niebotycznych. Poza tym jest świetna muzyka. Naprawdę mi się to bardzo podobało, zwłaszcza jak była wstawka, piosenka z filmu pod tytułem notabene Deszczowa piosenka. I to było świetnie. Naprawdę, jest zrobione animacja, wiadomo jaka animacja jest, nie będę nikomu mówił co, gdzie i kiedy. Ich przygody, wiadomo, nie będę zdradzał, tutaj już Maja troszkę opowiedziała wam, można powiedzieć, zakończenia. Zdradziła też, że tak, pojawia się Gru w filmie, tak na 30 sekund, może minutę, ale się pojawi. Głupkiem, ale cel ma ten sam. Służyć najgorszej kreaturze pod słońcem. Widziałem wersję 2D, właściwie widzieliśmy wersję 2D, także nie powiem wam, czy 3D jest świetne, ale jest scena, a właściwie piosenka po napisach. Rzadkość w animacji? Ostatnimi czasy może nie. Pojawia się, tam jest, jeżeli pójdziecie na 3D, tam jest rzeczywiście pokazane, bo domyślam się, bo widzę jak te stwory, to tamto się rusza, że tam jest naprawdę pokazane, jak to 3D działa super świetnie. Czy jest świetnie? Nie wiem, piszcie pod recenzjach, czy lepsze wersja 2D, czy 3D, bo nie wiem, którą będzie oglądać. 8 na 10 w skali animacji i polecam, naprawdę polecam, bo to jest świetna zabawa, humor jest dobry. Postacie różne spotykają, naprawdę, bo pojawia się i królowa angielska, pojawiają się Beatlesi, czy Beatlesi, w zależności jak to lubi wymawiać. I jeszcze wiele innych postaci, wiele innych rzeczy się dzieje, które naprawdę mają mnóstwo wspólnego z popkulturą, z historią i z wszelkimi rzeczami, które mogą minionki umieć. Naprawdę, tylko one mogą sprawić, że dinozaury wginęły i tak dalej. Ważny wizjoner. Kevin czuł dumę. Miał zamiar wyzwolić swój udręczony lud z nieznośnego jarzma swobody. Tak więc oglądajcie, bawcie się, naprawdę weźcie dzieciaki. Jeżeli nie wstydzicie się samemu pójść, weźcie dzieciaki sąsiada, weźcie psa, weźcie kota, cokolwiek, naprawdę. To jest taki film, tak jak ze Shrekiem. Shrek był dla całej rodziny, było dla dzieciaków, było dla dorosłych. Jedno no, drugie no. Dziękuję bardzo. Podobało się, podobało się. A z mojej strony w tym momencie to wszystko. Dziękuję bardzo. Cztery podstawowe recenzje zaraz będą.
obejrzycie, a my widzimy się już niedługo. Cześć! Oh, no, 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 no,